Afera z udziałem bliskiego współpracownika prezydenta Francji, Alexander Benalla, pobił parę młodych manifestantów podczas protestu w maju. Policja przeprowadziła teraz rewizję w Pałacu Elizejskim. Padają również oskarżenia wobec Macrona i jego otoczenia. Benalla to bliski współpracownik Macrona, który odpowiada za ochronę prezydenta. Ma 27 lat i pochodzi z Maroka. Jest oskarżony o pobicie jednego z uczestników demonstracji, do której doszło 1 maja w Paryżu. Teraz zareagowała policja, która przeprowadziła ponad dwugodzinną rewizję w Pałacu Elizejskim. Sprawa dotyczy wydarzeń z maja. Do mediów wypłynęło nagranie, na którym widać, jak mężczyzna w policyjnym hełmie wyciąga z tłumu i szarpie młodą kobietę, a następnie bije leżącego mężczyznę. Napastnik został zidentyfikowany jako Benalla. Macron wziął na siebie pełną odpowiedzialność. Powiedział, że to, co zrobił Benalla, to zdrada. Macron przyznał również, że miał do Benalli pełne zaufanie. Benalla miał zostać zawieszony w pełnieniu swych obowiązków na 15 dni i pozbawiony na ten okres pensji. Ale na jaw wyszło jednak, że w praktyce nie przerwał pracy w kancelarii Macrona i wcale nie pozbawiono go części pensji. Teraz śledczy przeszukali biuro byłego wiceszefa kancelarii Macrona. Rewizja w Pałacu Elizejskim trwała 2 godziny. Wcześniej specjalna komisja parlamentarna przesłuchała w sprawie Benalli szefa francuskiego MSW Gerarda Colomba. I co sądzicie o sprawie? Czy Macron dobrze uczynił, nie pozbawiając jednak swojego współpracownika ani stanowiska, ani pensji? A może takie bezczelne kłamstwa odbiją się na jego karierze? Dajcie znać w komentarzach. Oczywiście zapraszam także do subskrypcji tego kanału, jeśli główne wydanie wiadomości to dla Was zbyt mało. Tymczasem jednak się żegnam i do usłyszenia już wkrótce.